Dzień dobry, witam Was na kanale Czytam, bo lubię. I powracam do Was dosyć szybko teraz z nowym cyklem filmów, w którym mam ochotę opowiadać o książkach, które niedawno przeczytałam. Jako że ze mnie ostatnio bardzo kiepska blogerka i praktycznie nic nie piszę na swoim blogu czytambolubie.com, postanowiłam chociażby pokrótce wspomnieć o książkach, które udało mi się przeczytać. Od początku roku przeczytałam już 6 książek, ale opowiem o 5, ponieważ 6 ukaże się dopiero w lutym i kiedy przyjdzie do mnie egzemplarz tej książki, to wtedy o niej coś więcej powiem. Rok zaczęłam bardzo nietypowo, ponieważ od autorki, za którą nie przepadam, jest to Katarzyna Bonda. Do tej pory przeczytałam jej 2 kryminały i generalnie nie planuję powrotu, ponieważ bardzo mi się nie podobają rozbudowane wątki i niedokończone wątki. Natomiast ta książka jest inna, ponieważ jest to książka napisana we współpracy z Bogdanem Lachem. Bogdan Lach jest to polski profiler, który pomaga policji, z tego co wynika z tej książki i z innej, którą przeczytałam. Pomaga policji naprawdę w bardzo wielu sprawach kryminalnych, w których policja po prostu potrzebuje profilu sprawcy, ażeby zawęzić krąg osób poszukiwanych. Pierwsza książka, którą przeczytałam w tym roku, to była pierwsza część tego cyklu, czyli Zbrodnia niedoskonała. I ta pierwsza książka, ja jej nie mam w formie papierowej, bo nie każdą książkę mam w formie papierowej. Często słucham książek bądź czytam e-booki. I Zbrodnia niedoskonała podobała mi się o wiele bardziej niż ta druga część, Motyw ukryty. W Zbrodni niedoskonałej Lach opowiada o pracy profilera. Jest sporo wiadomości związanych z tym, jak profiler przystępuje do tworzenia profilu domniemanego sprawcy. A oprócz tego jest tam również mnóstwo różnych spraw prawdziwych, ze zmienionymi oczywiście personaliami, w których brał udział. W drugiej książce mamy trochę mniej o pracy profilera w motywie ukrytym, za to mamy więcej spraw. Ale niestety tutaj za bardzo do głosu dochodzi Bonda i te sprawy są bardzo rozdęte, czyli tak jak ona to potrafi. 150 wątków, rozbuchane opisy, natomiast zakończenie sprawy jest dosłownie dwuzdaniowe. I to bardzo mi się nie podobało. Aczkolwiek, gdyby tutaj więcej było Bogdana Lacha, a mniej Katarzyny Bondy, książka byłaby super. Oprócz tego w obu książkach jest też zagadka dla czytelnika. Bardzo fajna sprawa, w której opisują, na początku książki opisują daną sprawę kryminalną, a na końcu książki dowiadujemy się, kto był sprawcą i w jaki sposób tego sprawcę wytypowano. Także tutaj dwie książki, Zbrodnia niedoskonała lepsza, Motyw ukryty trochę słabsza, ale jeżeli ktoś lubi true crime, myślę, że jak najbardziej się odnajdzie. Kolejna rzecz to również kryminał. To jest czwarta część cyklu kryminalnego, Prywatne śledztwo Agaty Brock, napisanego przez Iwonę Wilmowską. Ta część nosi tytuł Katastrofalny błąd. Ja wcześniej przeczytałam wszystkie 3 części i nawet, co dziwne, na mnie przeczytałam je po kolei, tak jak one się ukazywały. I zobaczcie, ta książka nie jest bardzo gruba i wszystkie pozostałe również są takie kompaktowe, takie na jeden wieczór tak naprawdę. Ale ja bardzo lubię te kryminały. To są takie ciepłe opowieści, w którym urzędniczka, a później już gospodyni domowa i matka małego dziecka prowadzi śledztwo w sprawach, na które się jakoś natknęła, które ją zaintrygowały. Wplątuje się w takie dość nieciekawe, niebezpieczne sytuacje, ale świetnie sobie w tym radzi, ma taki błyskotliwy, przenikliwy umysł. Wszystko napisane takim fajnym językiem, to są takie ciepłe historie, kryminały, takie bardziej
starym typie, w typie bardziej Agaty Christie, nie tryskający krwią, nie ma tam jakichś po prostu wybleszonych flaków ani niczego takiego. Natomiast historie bardzo wciągające, bardzo ciekawe i ja tak naprawdę z roku na rok czekam na kolejną część serii z Agatą Brock. Także jeżeli nie znacie, to bardzo serdecznie Wam polecam, bo wydaje mi się, że warto, a nie widzę zbyt wielu recenzji tych książek, czyli one nie są jakoś bardzo popularne. Kolejna rzecz, którą przesłuchałam, niestety nie mam książki w formie papierowej, to książka pod tytułem Pięć stawów, dom bez adresu, Beaty Sabały-Zielińskiej, która opowiada o schronisku Pięć stawów. Trochę o historii tego miejsca, ale przede wszystkim o ludziach, którzy tworzą to schronisko, którzy zajmują się turystami. Przezabawne, bardzo ciepłe opowieści, mnóstwo anegdot, mnóstwo spraw związanych z turystyką wysokogórską, z wypadkami, które miały miejsce w górach, z osobami, które stały się tak naprawdę kultowe, znane przez wszystkich, którzy w Pięciu Stawach kiedykolwiek się zatrzymali i mieszkali. Bardzo Wam tą książkę polecam i także polecam Wam również poprzednią książkę tej samej autorki o Toprze. Obie są fantastyczne, świetnie się je czyta i sporo zostaje. Ja teraz będę mistrzynią sytuacji towarzyskich, ponieważ znam mnóstwo anegdot związanych z turystyką w Tatrach, także będę nimi sypała jak z kapelusza. I ostatnia książka, o której chciałam powiedzieć, to książka, którą skończyłam wczoraj, Mona Bianki Belowej, czeskiej autorki. Zobaczcie, jak jest bardzo fajnie wydana. Ta okładka ma dziurki. Opowiada o kobiecie, która miała trudne dzieciństwo. Teraz jest pielęgniarką w szpitalu, zajmuje się rannymi. I gdy pewnego dnia do jej szpitala przywożą bardzo ciężko rannego, o wiele od niej młodszego chłopca, coś w niej klika, coś w niej się zmienia. Po pierwsze, pojawia się jakby jakiś zalążek uczucia do tego chłopaka, a po drugie, Mona postanawia się zmienić, postanawia zmienić swoje nudne, przewidywalne życie. Historia bardzo, bardzo ciekawa. Jedyne, co mnie w niej przeszkadzało, to fakt, że narracja przeskakuje na różnych płaszczyznach czasowych. Ja za takim zabiegiem nie przepadam, ponieważ się często gubię i szybko się rozpraszam, kiedy czytam. Natomiast jeżeli ktoś nie ma problemu z tego typu narracją, to powinien naprawdę pokochać tą książkę. To jest taka literatura trochę wyższych lotów, ale nie aż tak wysokich, żebyśmy do nich nie dosięgali. Także bardzo Wam polecam tą Monę. Książka też nie jest bardzo obszerna, ale nie czyta się tak szybko jak kryminał, bo ta książka po prostu daje do myślenia i potrzebujemy trochę czasu na to, żeby przetrawić po prostu treść, zastanowić się nad nią, spojrzeć na życie Mony jej oczami. Także to były wszystkie książki, o których Wam chciałam opowiedzieć. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się z kolejną porcją przeczytanych książek. A tymczasem do zobaczenia. Pa, 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 pa.